witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie, kochani. Przychodzę do was z filmem, na który czekałam, aby móc go nagrać i w którym chcę wam w ogóle opowiedzieć sporo rzeczy i wydaje mi się, że interesujących, różne, jak to brzydko mówią, tipy, tak? Tipy? Wskazówki? Porady? No, różne tego rodzaju historie, ale dobra, zacznijmy od tego, co najistotniejsze, czyli od rozwiązania zagadki, co to za sekretny projekt, jak to ładnie mówią, tudzież brzydko, secret project, nad którym pracowałam. Co to za mój produkt, co stworzyłam i na co będę was namawiać. Zapraszam was gorąco do oglądania. No więc kochani, pełna obaw mimo wszystko, pełna nutki stresu, ale i pełna ogromnego zadowolenia i dumy, informuję wszemi wobec, że siedzi przed wami autorka lipcowej edycji I Love Boxa edycji premium. Ponieważ wiem, że nie każdy z was wie, co to jest I Love Box, wiem, że nie każdy z was śledzi tematykę beauty boxów kosmetycznych, to pozwólcie, że pokrótce wam to przybliżę. I Love Box funkcjonuje od grudnia 2018 roku, oferując dwa warianty pudełek z kosmetykami. Pudełko standard i pudełko premium. Od lutego tego roku na moim kanale możecie regularnie co miesiąc oglądać zawartość tychże boxów. No i właśnie lipcowa edycja to również dwa pudełka, czyli pudełko standard i premium. A to moje pudełko, nie no, ono jest bajagata, więc mogę powiedzieć, że moje pudełko to wersja premium. Koszt tej przyjemności to 89,99, w tym już jest wliczona wysyłka. Jest to całkowity koszt, który przyjdzie wam zapłacić. No i dlaczego to jest moje pudełko? Jak to się stało, że ono jest bajagata? I przede wszystkim najistotniejsza informacja, czego możecie się w tym pudełku bajagata spodziewać? Możecie się spodziewać 5 moich hitów. Udało mi się, kochani, jestem z tego naprawdę przeogromnie dumna. Udało mi się w tym pudełku umieścić 5 sprawdzonych przeze mnie kosmetyków, za które ja ręczę. Kosmetyki, które wam polecam, to kosmetyki, które mi się sprawdzają. Natomiast zawsze też mówiłam wam, że są takie kosmetyki, w których w przypadku jakby moja pewność, że one są dosyć uniwersalne, jest jeszcze większa, że to są tak zwane prawie pewniaki, niezależnie od gustu, niezależnie od potrzeb, niezależnie od cery. I moim zdaniem udało mi się w tym pudełku umieścić właśnie 5 takich produktów, które są uniwersalne, które powinny wam po prostu się sprawdzić. Ja w to wierzę, choć nie ukrywam, że oczywiście lekko mnie to stresuje, no bo wiecie, jak to różnie bywa, tak? No nie można mieć takiej stuprocentowej pewności. 5 hitów kosmetycznych. Od razu mogę wam powiedzieć, że tak, będą pewnego rodzaju podpowiedzi, pojawiały się na Facebooku oraz na Instagramie I Love Boxa. Natomiast sprzedaż ruszyła 1 lipca tego pudełka, i mogę wam zdradzić, że sprzedaż idzie naprawdę dobrze. A pudełko jest bardzo mocno limitowane, więc powiem tak. Wiem, że pewnie tak nie uwierzycie, no bo mi na tym wiadomo zależy, tak? Ale ja bym nie czekała na te podpowiedzi. Myślę, że nie ma co, bo no mówię wam, no ja jestem prawie pewna, że będziecie zadowolone. W boksie również znajdzie się na pewno jedna marka kosmetyków, która absolutnie nigdy, przenigdy do rozmowy ze mną nie pojawiła się w żadnym pudełku, w żadnym beauty boxie. Powiem więcej, nie chciała się pojawić w żadnym beauty boxie. To były prawdziwe negocjacje, które bezpośrednio ja prowadziłam, tak aby udało się, aby ich przekonać, aby ich namówić, żeby zrobili pewnego rodzaju wyjątek dla mnie i umieścili właśnie swój produkt w moim pudełku. I udało mi się to i myślę, że to jest po prostu mój prywatny, osobisty sukces, a dla was, z waszego punktu widzenia, mam nadzieję, że zakup tego pudełka to będzie po prostu dobry deal, ponieważ mogę już chyba wam zdradzić, że wartość tego pudełka będzie naprawdę wysoka, a jakość produktów, które znajdziecie w tej edycji, również jest wysoka. Strasznie się cieszę i mam nadzieję, że namówię was. Przede wszystkim chciałabym, tak, mam takie marzenie, że chciałabym przede wszystkim namówić właśnie te osoby,
które normalnie beauty boxów nie kupują. Tak, mam taką wizję artystyczną, żeby właśnie namówić te osoby, które zawsze piszą: oglądam z sympatii, ale ja uważam, że lepiej pójść do drogerii i za te pieniądze kupić coś samemu, a nie kupować kota w worku. Właśnie to do Was jakby niejako apeluję i chciałabym Was namówić, skuście się. Zobaczcie, najwyżej potem powiecie: kurczę, dałam się namówić youtuberce. Niepotrzebnie jej zaufałam. Ale ja idę z Wami o zakład, że tego nie powiecie. Tak, o zakład, o mały palec. Bo wiecie, ręki uciąć sobie nie dam, ale tak o mały palec, serio. Kochani, proszę Was również, żebyście mnie nie pytali o żadne dodatkowe rzeczy, bo mimo tego, że pudełko jest bajagata, mimo że mam prawo mówić o nim moje pudełko, no to nie chciałabym, wiecie, zdradzać pewnych rzeczy szybciej, niż będą one ujawnione na profilach właśnie I Love Boxa. Więc to Facebooka i Instagrama I Love Boxa polecam Wam śledzić, jeżeli chcecie być na bieżąco z aktualnościami odnośnie mojej edycji. Dobra, to najbardziej chyba ekscytującą część mamy za sobą, a teraz chciałam Wam coś opowiedzieć, bo wiele z Was mnie o to prosiło, od kiedy pokazałam na Instagramie, że złożyłam zamówienie na pewne produkty. Otóż pamiętam, jak wiele miesięcy temu pierwszy raz na kanale mojej drogiej koleżanki Patrycji zobaczyłam markę Mixit. Od tamtej pory widzę już tą markę bardzo, bardzo często i w końcu postanowiłam powiedzieć: sprawdzam. Nie bez powodu powiem Wam w tym konkretnym momencie, ponieważ no ja mam ten bardzo duży problem, myślę, że który towarzyszy wielu osobom, że kiedy są upały, po prostu nie chce mi się jeść. I stwierdziłam, że to będzie dobra okazja, aby złożyć zamówienie, spróbować i zobaczyć, czy do mnie to przemawia. I pokażę Wam tutaj, bo nie wiem, chyba na Instagramie nie pokazywałam wszystkiego, co zamówiłam, tylko wrzucałam Wam potwierdzenie zamówienia. Pokażę Wam, co zamówiłam, no i mówię jedno duże: sprawdzam i powiem Wam, na ile mi się właśnie te produkty o to sprawdziły. Ale najpierw Wam powiem, z jakiego kodu ja skorzystałam. Kod brzmiał Dobre Lato, pisane razem. To wrzucę Wam w opisie. I to jest 10% rabatu i ten kod jeszcze jest ważny do 14 lipca, jeżeli ktoś chciałby skorzystać. I po pierwsze, zdecydowałam się zamówić produkt bardzo polecany właśnie przez Patrycję, czyli batoniki Mixitka, czarna porzeczka. Patrycja chyba zjadła, próbowała chyba wszystkich tych batoników i stwierdziła, że czarna porzeczka jest najlepsza. Ja zamówiłam tylko czarną porzeczkę, taki zestaw batonów, i muszę przyznać, że faktycznie czarna porzeczka jest pyszna. Przede wszystkim dlatego, że te batoniki, wiecie, nie są słodkie. I muszę przyznać, że został mi jeden od czasu, kiedy to zamówiłam, i to po prostu tak u mnie leży ta jedna biedna sztuka i czeka na nagranie, żebym w końcu Wam powiedziała, jak mi to smakuje, bo w te upały dla mnie te batoniki są niezastąpione. Mówiłam też te owoce, które Patrycja poleca, czyli mam problem zawsze z tym słowem, liofilizowane. Ja sobie wzięłam taką tubę brzoskwiń oraz takie saszetki mango miechunka. Tak to wygląda. I powiem Wam zupełnie szczerze, że o ile ja w ogóle bardzo lubię i mango, i brzoskwinie, miechunkę to jadłam świeżą, ale przy okazji dodawania do jakichś ciastek, bo wiecie, bo to jest ten taki właśnie ładny owoc i oni bardzo często tym ozdabiają, tym takim owocem ozdabiają jakieś ciasta i tak dalej. I powiem Wam, że o ile te saszetki, czyli mango i miechunka, zjadłam, bo ich chyba miałam 5, a zostało mi 1,5. I to bardzo mi smakuje, bo ta miechunka jest konkretnie kwaskowa, o tyle te brzoskwinie, takie jedzone, że tak powiem, na surowo, mi osobiście nie podeszły. I jak zobaczyłam, że na Instagramie Mixitu oni proponują wsypać te owoce i zalać wodą i zrobić z tego lemoniadę, to w te pędy poleciałam po te brzoskwinie i tak też uczyniłam i powiem Wam, że to jest po prostu hit. I ja sobie robię takie w tym moim dużym kieliszku do wina, 640 ml, takie właśnie lemoniady, czyli wsypuję sobie tą brzoskwinię i dosypuję właśnie mango i miechunkę, zalewam wodą, dodaję lód i to jest po prostu obłędne, bo mówię Wam, miechunka jest taka kwaskowa, więc to są po prostu moje smaki i te dwa produkty też oceniam super, ale właśnie do
do tego rodzaju lemoniad. Do jedzenia na surowo mówię brzoskwinia tak średnio, a to mi osobiście bardzo smakuje, bo to są takie małe kawałki, ja Wam mogę pokazać. Mango jest, o, w ten sposób, są takie płatki mango, natomiast miechunka w ogóle występuje, słuchajcie, w całości. No i zamówiłam też dwa opakowania orzeszków z pieca z miodem i chili i jedno opakowanie już też zjadłam i to powiem prawdę na raz. Pyszne są te orzeszki, ja w ogóle uwielbiam taki smak właśnie, wiecie, miód i chili, bo ja uwielbiam wszystko co ostre. To są orzechy nerkowca, migdały, miód, sól groboziarnista i chili w proszku. I powiem Wam, że to jest po prostu przepyszne. I ostatnia rzecz, to są orzeszki wędzone, też solone. I to są nerkowce, migdały włoskie i sól. I to też jest genialne. Natomiast z tych wszystkich rzeczy moje serce najbardziej skradły właśnie miksitki, te orzeszki, po prostu szałciał, no i te lemoniady. Także powiem Wam tak, jeżeli macie jakieś, zastanawiałyście się, no bo wiecie, okej, że jakby widzimy te produkty, no ja je widzę od dawien dawna, a dopiero teraz się zdecydowałam złożyć zamówienie, więc jeżeli i Wy zastanawiałyście się, czy faktycznie warto, czy to faktycznie jest tak dobre, jak mówią w internetach, to ja jestem tym kolejnym głosem, który się pod tym podpisuje i mówi, i mówię Wam, tak, to jest tak dobre, jak mówią w internetach, bez kitu. Po prostu to jest przepyszne, a te lemoniady ratują mi życie i zaraz sobie idę zrobić kolejną porcję lemoniady, bo bez niej jest już naprawdę, naprawdę ciężko. Wow, powiem Wam, że jeśli chodzi o upały, to opowiadałam też znowu na Instagramie, w ogóle bardzo Was serdecznie zapraszam na mój Instagram, że byliśmy w ostatnią sobotę na weselu. Było 29 stopni w cieniu, no i pech jakby polegał na tym, pech, szczęście, wszystko zależy od której strony patrzysz, że wesele odbywało się w miejscu, do którego nie można podjechać samochodem, ponieważ jest tam, jest to obszar wyłączony z ruchu. Bo wesele odbywało się, ślub odbywał się na warszawskiej Starówce. No i trzeba było sobie podrałować pod górkę, 29 stopni słoneczko, a potem sobie znowu podrałować na dół, żeby wsiąść do jakiegoś środka komunikacyjnego. Jak przyjechaliśmy z kolei na wesele, to było tak zimno, tak klima działała, że aż było za zimno. Więc prosiliśmy, serio, więc prosiliśmy o wyłączenie tej klimy. Jak ją wyłączyli, tak już jej nie włączyli, bo klima się zepsuła. No, i to tak się zepsuło stosunkowo szybko, bo bym powiedziała, była godzina, ja wiem, 9 może wieczorem, a wesele trwało do 4, tańce, wiecie, hulańce, swawole, więc jak się domyślacie, no człowiek, ustalmy sobie szczerze, jeszcze w tak intensywnym ruchu, przy takich temperaturach, no troszeczkę się nagrzewał i powiem Wam, że podkład nałożyłam na twarz. Pamiętam, która była godzina, patrzyłam na zegarek, była 15:30, a wróciłam do domu 4:20 i ja dalej miałam podkład na twarzy. I on przetrwał, przetrwał te upały, przetrwał okulary słoneczne. Oczywiście tutaj mi się powycierało, mimo że zastosowałam tego myka Red Lipstick Monster z NYX Glitter Primer, kicha. I tak mi ten podkład, wiecie, od tych nosków, od okularów się star, ale wystarczyło to poprawić palcem, może nie aż tak się star, o, może w ten sposób. Natomiast słuchajcie, makijaż, gęb, buzi mi się idealnie utrzymał i powiem Wam, co nałożyłam, to nie jest żadne odkrycie Ameryki. Nałożyłam tą moją zajzajerowską bazę silikonową Sorai. To jest Expert Base, wygładzająca baza do cery suchej i normalnej z azjatyckim ryżem. I to jest baza silikonowa. Ja bym w życiu jej nie stosowała na co dzień, bo ta Franca lubi zapychać. Ja znam tą bazę, żeby Wam nie skłamać, jestem 10 lat po ślubie. No to będzie 10 lat, jak buncyk cyk, chyba że jest mniej na rynku. I właśnie tą bazę na takie wielkie wyjście zawsze stosuję. Ona zmieniała wielokrotnie opakowanie, ja Wam o tym opowiadałam nie raz. Ona była, a to kiedyś był fioletowy ryż, teraz jest azjatycki ryż. Zwykła niby z pozoru baza Sorai, nic nadzwyczajnego, a przetestowałam w swoim życiu mnóstwo baz, kiedyś miałam w tym punkcie obsesję, ale ona też nie utrzymuje idealnie każdego podkładu. Ważne jest, żeby podkład, który nakładamy na tą bazę, był takim podkładem lekkim, wtapiającym się w ogóle, jakby niezależnie od bazy, w skórę. I niegdyś takim moim niezastąpionym kombo, naprawdę na upały, nawet na potarcie, słuchajcie, rękami twarzy, był podkład Chanel.
czyli na bogato, 180 zł, czy 200 już chyba nawet teraz. A teraz, moi drodzy, od roku moim takim podkładem, który zastąpił mi idealnie Chanel, i nie, i to nie jest zamiennik, żebyśmy się dobrze zrozumieli, mimo wszystko to nie jest zamiennik. I nie powiem wam, że jak wydacie 25 zł na podkład, to będzie miało dokładnie ten sam efekt, co jak wydacie 200 zł na podkład, bo nie. Ale ja osobiście na sezon letni drugi rok z rzędu wybieram podkład Belle Hypoallergenic Lightening. Teraz mam go w kolorze 3. W tym samym kolorze miałam go... Grzmi czy samolot? Nie. W tym samym kolorze miałam go w zeszłym roku i to jest podkład lekki, stapiający się ze skórą, przypudrowany Golden Rose HD bananowym i odrobinkę pudrem takim ciemniejszym z Włoch, bo ten bananowy, wiecie, jest dosyć jasny. I pod oczy nie nakładałam mojego inglota, bo inglot mój jest za jasny, więc musiałam tylko się przypudrowałam tym właśnie bananowym z Golden Rose, tylko mam go w kufrze. I powiem wam, że po prostu mówię, no make-up, tak jak nałożyłam, tak przetrwał. Dobra, jest w ogóle złapał mnie nerwoból, słuchajcie, w plecy i muszę się powyginać. Od czasu wesela mam do dziś zakwasy, czajcie to? Straszne, co? Brak kondychy. I takie są potem efekty, ale to chyba znaczy, że dobra impreza była, nie ukrywajmy. Bardzo jestem też ciekawa zdjęć z tego wesela, bo tam fotograf nieźle napindalał aparatem. Ja was jeszcze raz zachęcam do zakupu lipcowej I Love Boxa. Mam nadzieję, że się nie zawiedziecie. Serio. Jak również, jeżeli miałyście ochotę spróbować to do Mixita, myślę, że warto. Jak również, jeżeli macie zaplanowane wielkie wyjście, imprezę, wesele do tego duetu. No, także same, słuchajcie, agitacje w tym filmie. Można by powiedzieć, że same reklamy, no tylko, że to właśnie nie do końca reklamy, no. Dzięki serdeczne za oglądanie. Zapraszam was gorąco do kolejnych filmów. Całuję z całego serca. Całuję z całego serca? Gorąco mi. Pa!